jest rzeczywistość opisywana przez Jarosława Kaczyńskiego. Mało jest państw, mówię o państwach demokratycznych na świecie, gdzie wpływ władzy na media jest tak minimalny. A to po prostu rzeczywistość. To, co mówi Daniel Obajtek, to nie jest minimalny wpływ władzy na media. Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Medialna potęga, którą sam opisał Daniel Obajtek, jest tylko częścią tego układu zarządów PiS-u. Władza kontroluje spółki Skarbu Państwa, rządowe radio i telewizję, ale chodzi przede wszystkim o potęgę rządowej telewizji. W układzie medialnym PiS-u jest gigantem, wokół którego krążą media, które PiS lubi i wspiera pieniędzmi wszystkich Polaków, także tych, którzy nie oglądają TVP, ale rocznie wszyscy Polacy dają na nią prawie 3 miliardy złotych ze swoich podatków. Czy chcą tego, czy nie? Jest jednak ktoś, od kogo PiS wymaga jeszcze większej dyspozycyjności i wie, że może liczyć na aż tak nieskrywaną dyspozycyjność. Nawet jeśli będziemy musieli telewizji publicznej no przynajmniej tłumaczyć 48 godzin, żeby oni to powtarzali codziennie, to przecież Republice, telewizji Republika nie trzeba będzie nic tłumaczyć i od dzisiaj to zaczniecie, prawda? Nie mam co do tego cienia wątpliwości. My jesteśmy lodołamaczem i nie zawsze... O właśnie, tak jest. To też Tomasz Sakiewicz w dwóch odsłonach. Najpierw do posła opozycji w Sejmie, a później o braciach Kaczyńskich. Żaden cham, nawet jeśli nosi mandat poselski, nie będzie mniej moich dziennikarzy obrażał. Również nas wszystkich. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, to proszę przed Sejm. Im dwóm chcieliśmy tą nagrodę przyznać za romans z Polską. Tak wygląda ten układ emocjonalno-polityczno-medialny w skali mikro. Założonej przez niego fundacji i to o nazwie Niezależne Media władza dała prawie 6 milionów złotych z podatków wszystkich Polaków i na przykład jeszcze 5,5 miliona na Puszczę TV, mniej znaną niż Tomasz Sakiewicz w Wiadomościach TVP w takiej roli. To już najwyraźniej niezmartwienie Trzaskowskiego i wspólników. Mamy takich nowych bolszewików, którzy chcą nas zmienić. Były lata w czasie rządów PiS-u, gdy Tomasz Sakiewicz takich wypowiedzi w Wiadomościach rocznie miał ponad 100, szefowa mediów Orlenu mniej, ale nie dużo mniej. Za stan agresji, za doprowadzenie debaty publicznej do takiego właśnie miejsca odpowiada Donald Tusk. Trzeba dziękować, trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi. Tak były fetowane przez władzę kolejne dzieła Tadeusza Rydzyka, jak on sam nazywa różne swoje przedsięwzięcia, nie tylko medialne. Tak władza fetowała urodziny jego radia. To artystyczny wyraz tego układu. Władzy ołtarza mediów i biznesu. Niezależny portal OKO.press 2 lata temu podliczył, że w ciągu pierwszych 5 lat rządów PiS-u z państwowej kasy nie tylko medialne dzieła Tadeusza Rydzyka dostały 325 milionów złotych. Dla mnie to jest najlepszy minister edukacji i nauki po wojnie. Jacek i Michał Karnowscy w układzie medialnym państwa rządzonego przez PiS funkcjonują według opisywanego wcześniej wzoru. Często i bardzo często chłoszczą opozycję w TVP, chwalą rząd i przyznają nagrody politykom PiS-u. Tę część układu medialnego najlepiej prezentuje ten moment. Pracownik TVP na gali mediów braci Karnowskich ogłosił nagrodę dla Daniela Obajtka i wymieniał sponsorów z innych spółek Skarbu Państwa. Długo wymieniał. PGE, Polska Grupa Energetyczna. Grupa PZU. Partnerzy główni. Bank PKO SA. Grupa LOTOS. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Tauron. Totalizator Sportowy. Partnerami są Alior Bank, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Saltus Ubezpieczenia. Przy tej okazji pracownik rządowej telewizji wywołał członka rządu, by chwalił tego, komu zatrudnienie dał rząd. Napoleon Bonaparte mówił, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Jakby znał pana prezesa Obajtka. Wszyscy tu opisywani nazywają siebie dziennikarzami. Władza nazywa ich autorytetami, nową elitą, także intelektualną. Jeżeli Stany upadną jako mocarstwo zachodnie, ktoś kiedyś, nie wiem, czy będzie gdzieś, ktoś mógł napisać książkę właśnie jak Stany upadły, no to mógłby zacząć właśnie od spotkania pana Brzezińskiego z panią Kurdej-Szatan. Wojnę zagrażającą Polsce wywołała Rosja. Stany Zjednoczone są światowym supermocarstwem. Barbara Kurdej-Szatan jest popularną polską aktorką, z którą spotkał się amerykański ambasador. Niemiecki polityk. Jak widać, większym wrogiem od niej są Niemcy. Też mocarstwo, ale europejskie. Też polski sojusznik. Najbardziej nielubiany przez Jarosława Kaczyńskiego. Ze wszystkich polskich sojuszników. Jakub Sobieniowski. Fakty.